Zaraz po Widmie Wolności jednym z najbardziej oczekiwanych dodatków do gier był Shadow of the Erdtree 3, czyli DLC do ogromnego Elden Ringa, ostatniej gry From Software, która przyjęła się bardzo dobrze, zbierała świetne oceny, a sam DLC zapowiada się równie dobrze. Oprócz tego pogadamy sobie dzisiaj o niesamowitym sukcesie Last Epoch, premierze bardzo ciekawego survivalu, szansach na kolejną część Elden Ringa lub nawet Bloodborne oraz powrocie Little Devil Inside. A wracając sobie do samego Shadow of the Erdtree 3, to jest mnóstwo spekulacji co do tego, gdzie oraz w jakich czasach rozgrywa się akcja dodatku, ponieważ jak to na From Software przystało, gameplay trailer jest naprawdę enigmatyczny i mało nam mówi. Przedstawia mnóstwo nowych postaci, o których pochodzeniu tylko się spekuluje i widzimy tam kilka znaczących różnic względem oryginalnego Elden Ringa. Oglądając sobie chociażby materiał Balmora House, który serdecznie polecam wam obczaić, doszedłem do wniosku, że może faktycznie akcja, która osadzona jest w DLC, rozgrywa się w przeszłości, no i trafiamy w niej do Krainy Cienia. To miejsce, które jest zasłonięte przez złote drzewo, a sam Mikaela, którego już znamy doskonale z podstawki, czyli brat Maleni, ma być naszym przewodnikiem w tym całym świecie i bardzo możliwe, że tak jak się spekulowało, w dodatku poznamy jego postać bliżej, będzie dawał nam wskazówki co do tego, gdzie podążać oraz jak poruszać się w Krainie Cienia. Do tego spekuluje się, że możemy poznać historię naszego wierzchowca, czyli Torrenta, który jak wiemy należał kiedyś właśnie do Mikaeli. Sama Kraina Cienia, jak mogliśmy zobaczyć na trailerze, jest zarówno pięknym, jak i bardzo przerażającym miejscem, którym będziemy musieli uważać na każdym kroku, tym bardziej, że podobno w DLC ma znaleźć się więcej niż 10 bossów, no i oczywiście jak się spodziewaliśmy, Malenia to był tylko pikuś i wręcz pierwszy krok do pełnego skończenia gry wraz z DLC. A oprócz tego, tak jak już mówiłem wcześniej, w grze znajdziemy jeszcze kilkunastu wymagających przeciwników, a kilku z nich możemy dostrzec na trailerze. Możemy tutaj dostrzec chociażby swego rodzaju strażnika, który podobnie jak Mesmer włada ogniem, piromancją, toczymy też walkę z hipopotamem. Spekuluje się również, że Kraina Cieni może być alternatywną rzeczywistością albo właśnie powrotem w przeszłość. Możemy sobie także rzucić okiem na ten obraz, który ukazuje pewnego starca oraz Fiję, która trzyma się za brzuch, co być może i najprawdopodobniej tak właśnie jest, symbolizuje ciążę. A tenże mężczyzna, który znajduje się obok niej, jest później ukazany w tym oto momencie, no i wygląda to jak początek boss fightu, szczerze mówiąc. Mamy także niesamowicie wyglądającego bossa, który przypomina lwa, rzuca błyskawicami i najprawdopodobniej jest to po prostu swego rodzaju przebranie i być może przyjdzie nam dowiedzieć się, kto znajduje się pod tą całą maską. Mamy także kilka nowych umiejętności, takich jak chociażby nowe czary usypiające, bardzo szybkie strzelanie z kuszy, czy rzucanie takim podpalonym garnkiem. A do tego warto zwrócić sobie uwagę na nowy typ broni, który możemy zauważyć podczas walki z Mesmerem Palownikiem. Wygląda bardzo ciekawie, trzeba przyznać. Dużo rzeczy uwzględnionych w tym trailerze wskazuje na to, że jednym z głównych motywów ma być wątek snu, który to widzimy kilkukrotnie, m.in. chociażby przy użyciu czarów, czy w jednej z lokacji, gdzie widzimy śpiącą zamaskowaną postać. Oczywiście w dodatku znajdziemy także nowe lokacje oraz dungeony i to nie jest żadną tajemnicą, prezentują się naprawdę ciekawie, no ale podejrzewam, że to całe nic porównuje do tego, co znajdziemy w grze. Kraina Cienia ma być większa niż całe pogrobno z podstawowej wersji Elden Ringa, do tego znajdziemy oczywiście różne typy lokacji, czyli dungeony, bardziej otwarte miejsca oraz lochy. Shadow of the Erdtree 3 wprowadzi 8 niestandardowych, niedostępnych wcześniej broni, no i będzie to oczywiście największy dodatek w historii wszystkich gier From Software, co nie jest oczywiście niespodzianką. Do tego George R.R. Martin nie współpracował przy tworzeniu dodatku. No i przechodząc sobie już w zasadzie do głównej części całego trailera, należy wspomnieć o tej tajemniczej postaci, co do której pojawia się mnóstwo pytań i jest nią Mesmer Palownik. To właśnie Kraina Cienia ma być spalona przez Mesmera i wygląda na to, że będzie to główny antagonista Shadow of the Erdtree 3. Jest to postać, która również, jak widzimy, włada magią, pomagają mu również dwa węże, jest on jak widać obdarzony złotą łaską, a w materiale Balmora House pada również stwierdzenie, że jest on być może dzieckiem samej Marichi. Wygląda na to, że jest on swego rodzaju wysłannikiem oraz strażnikiem złotego porządku, który musi oczyścić świat przed odtrąconymi przez złotą łaskę. Mesmer Palownik to naprawdę tajemnicza postać, którą widzimy po raz pierwszy, no i zapewne będzie on stanowił największe wyzwanie w całym DLC, bo tylko na niego spójrzcie, no wygląda po prostu niesamowicie. Warto zwrócić sobie także uwagę na edycję kolekcjonerską, w której to mamy figurkę Mesmera Palownika, która mierzy 46 cm, 40-stronnicowy artbook oraz samo pudełko. Za sam dodatek w wersji podstawowej zapłacimy 169 zł, a można składać już preordery na Steamie, w PS Store oraz Microsoft Store. Premiera Shadow of the Erdtree 3 zaplanowana jest na 21 czerwca i dodatek ukaże się na PC-tach i konsolach obu generacji. Warto zadać sobie również pytanie, czy jest szansa na jakąkolwiek kontynuację Elden Ringa lub być może kolejne DLC. I Hidetaka Miyazaki, czyli właśnie reżyser m.in. Elden Ringa, stwierdził, że studio w tym momencie nie planuje ani kolejnego dodatku, ani kontynuacji, aczkolwiek nie przekreślają i nie zamykają sobie drogi na dalszy rozwój Elden Ringa, więc gdyby coś wpadło im do głowy, no to być może to zrealizują. Hidetaka Miyazaki poruszył także temat Bloodborne'a i powiedział, że wszyscy
twórcy bardzo się cieszą z tego, że gra nadal angażuje mnóstwo osób i że zgromadziła wielu fanów na całym świecie, szczególnie, że Bloodborne jest im bardzo bliski. I mnóstwo osób zadaje sobie pytanie, czy jest jakakolwiek szansa na ewentualny remake Bloodborne'a, Hidetaka Miyazaki powiedział. Myślę, że posiadanie nowego sprzętu zdecydowanie jest częścią tego, co nadaje tym remake'om wartość. Rzeczy, których nie można było osiągnąć na poprzednich generacjach sprzętu, sposoby na wywarcie odpowiedniego wrażenia, czasem właśnie nowy sprzęt to umożliwia. Przyjmując perspektywę użytkownika, myślę, że nowoczesna technologia pozwala również większej liczbie graczy docenić gry. Uważam, iż może być siłą napędową do przeniesienia starej gry na współczesną platformę i być może nie jest to bezpośrednia zapowiedź jakiegokolwiek remake'u, ale widzimy, że jest na to chociaż minimalna szansa. I być może ma to również związek z tym, że Sony chce wydawać swoje gry zarówno na PlayStation 5, jak i na PC-tach, więc jeśli pojawiłby się taki remake chociażby wraz z premierą PlayStation 5 Pro, no to niewykluczone, że znalazłby się również na PC-tach, no ale oczywiście są to nadal spekulacje i nie mamy w żadnym stopniu potwierdzenia, że tak owy powstaje. Do premiery DLC pozostało jeszcze kilka dobrych miesięcy, więc jest czas na przypomnienie sobie chociażby całej fabuły Elden Ringa, bo to, co zaprezentuje nam dodatek, niewątpliwie namiesza nam w głowach, a tego kontentu, jak sami mogliście zauważyć, będzie sporo, no i sam fakt, że poziom trudności DLC będzie zbliżony do endgame'owego Elden Ringa, już zapewne wzbudza w nas wszystkich duszę wojownika, więc po prostu nie mogę się doczekać. Dokładnie dziś, 22 lutego, ukazała się gra Pacific Drive, czyli survival stworzony przez studio Ironwood, w którym to przemierzamy świat pełen najróżniejszych dziwnych zjawisk pogodowych i jest to gra, która stawia nas w takich postapokaliptycznych realiach, w których rozwiązujemy różne zagadki oraz pielęgnujemy chociażby nasz samochód, którym to poruszamy się po świecie. Tytuł trafił na PC-ty, konkretnie na Steama oraz Epic Games Store oraz na PlayStation 5 i niestety nie zagramy w Pacific Drive po polsku. Gra zbiera naprawdę dobre oceny na Metacriticu i Steamie i kosztuje w tym momencie mniej niż stówkę, więc jeśli spodobała wam się na wcześniejszych trailerach, no to chyba warto zerknąć. Czy pamiętacie Little Devil Inside? Jest to tytuł, który oczarował nas niesamowitą klimatyczną grafiką oraz światem, który to został po raz pierwszy pokazany w 2015 roku. Niestety o grze od 2020 roku nie słyszeliśmy praktycznie nic i twórcy od pokazania gameplayu nie dawali nam praktycznie żadnego znaku życia. Twórcy gry na Kickstarterze na szczęście wczoraj, 21 lutego, przesłali nam update oraz sprostowanie na temat tego, co się z grą dzieje i streszczając ten wpis, można wyczytać, że studio przez ostatnie lata przechodziło duże zmiany i w tym momencie jest to naprawdę mały zespół, który mimo wszystko pracuje nadal nad Little Devil Inside. Przekazano nam także najnowszy materiał, Despite All, w którym widzimy to, jak aktualnie wygląda Little Devil Inside i trzeba także zaznaczyć, że gra przeszła na Unreal Engine 5, co jest najważniejszą zmianą, jeśli chodzi o ten projekt. Gra wygląda nadal świetnie, no i dobrze, że dostaliśmy jakąkolwiek odpowiedź. Oczywiście nie podano nam daty premiery ze względu na to, że twórcy nadal pewnie spotykają duże trudności w tworzeniu gry, tak wiemy, że gra trafi również na PlayStation 5, a wcześniej mówiło się jedynie o premierze na PC-tach oraz PlayStation 4, rzecz jasna. Last Epoch, czyli gra, która zadebiutowała w kwietniu 2019 roku na Steamie w Early Accessie, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony graczy. Zebrała na Steamie mnóstwo pozytywnych recenzji i sprzedawała się równie dobrze, ponieważ jeszcze przed premierą twórcy ogłosili, że Last Epoch sprzedało się już ponad milion razy. Jest to hack and slash, który przypomina czy to Diablo, czy Path of Exile i w tym momencie już po pełnej premierze, czyli wersji 1.0, robi niesamowity szum na rynku gier, ze względu na to, że graczom po prostu brakowało dobrego hack and slasha i jako, że Diablo 4 nie spełniło ich oczekiwań, a Path of Exile 2 jeszcze po prostu nie wyszło, tak Last Epoch wydaje się być strzałem w dziesiątkę, no i widzimy to po samych wykresach, które są po prostu niesamowite i wygląda to niewiarygodnie, spójrzcie tylko na ten krótki wzrost popularności po samej premierze. W tym momencie największy pik to ponad 152 tysiące osób, grających w Last Epoch jednocześnie, grę możecie kupić na Steamie i w tym momencie wydanie standardowe to koszt około 160 zł. Oraz co ważne, wraz z aktualizacją 1.0 do Last Epoch trafił pełny tryb offline, zupełnie nowe klasy oraz umiejętności, system oświetlenia oraz wsparcie dla kontrolerów. W Last Epoch znajdziemy także dwie nowe frakcje, Koło Fortuny, dzięki któremu dostajemy premię do zebranych przedmiotów oraz Gildię Kupiecką, która umożliwia handel z innymi graczami. Gracze zaznaczają, że Last Epoch przede wszystkim nie przytłacza, tak jak chociażby Poe i jego drzewko skilli i generalnie jest to dobrze zrobiony hack and slash, poza tym, że gra oczywiście miała swego rodzaju problemy z serwerami i z trybem online ze względu na to, że twórcy nie byli po prostu pewnie przygotowani na to, że w ich grę zagra ponad 150 tysięcy osób jednocześnie, ale gra dobrze się wybroniła i fajnie, że oferuje też tryb offline i jest możliwość zagrania sobie chociażby w pociągu na Steam Decku. Dajcie znać, czy gracie i czy dobrze się bawicie. Ja dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego.